Natomiast chciałbym wyjaśnić tą rekurencję. A natomiast chciałbym wyjaśnić tą rekurencję, bo wiem, że z tym, jest, z tym jest pewien problem. No więc teraz tak, spróbujmy sobie wyjaśnić, jak działa ta rekurencja tutaj. Spróbuję jakoś tak to dla przykładu. Załóżmy, że tu nie mamy 100, no bo dla 100 tych wywołań będzie tutaj y, odpowiednio więcej. Załóżmy, że tutaj mamy 10. Tak, że tu jest branch 10. Tak, no jak to wygląda w praktyce dla dziesiątki. No, na dziesiątki tu szybko maleje, ale to nie o to chodzi. I że, że to źle wygląda. W każdym razie, co robi processing? Processing wywołuje dro. No i teraz mamy branch 10. Czyli nie wie, co to jest branch. Wie, że ma być 10. No to idzie do tego miejsca. Ja sobie to skopiuję i wkleję tu. I tutaj trafia, tutaj trafia dziesiątka, tak? Do środka trafia dziesiątka, więc wszędzie tutaj mamy 10, 10, no i tu mamy 60% z 10, tak? Czyli mamy tutaj, czyli mamy tutaj 6, tak? No więc tutaj od tej chwili już mamy 6, tak? Czy 6 jest większe od 1? No jest większe, no to tu trafia szóstka i na razie funkcja zamarza w tym miejscu. Tak? Tu w tym miejscu ta funkcja się zamroziła. I processing co robi? Aha, wołasz funkcję branch, to muszę znaleźć funkcję branch. On, to nic, że to się nazywa tak samo, tak? Czy on znowu znajduje to samo? I teraz to samo, tworzy klona, więc ja otworzyłem nową zakładkę, właśnie, że tamto zamarzło w jednym miejscu w pamięci. A na nowej zakładce mam znowu funkcję tą, tylko tym razem z szóstką. No więc jest tu szóstka, tu szóstka, tu szóstka. No i teraz liczymy 60% sześciu. Czyli 6 razy 0. Przecinek, bo tu mam kalkulator po polsku. To jest 3,6. Czyli nasze len będzie teraz wynosiło 3,6. Mhm. czyli tu mamy 3.6. No i co się dzieje? No nasze tu branch jest z kropką 3.6. No więc processing w tym miejscu Zamarza. No i skoro zamarza, to ma wywołać swojego, ma wywołać brancha. No więc utworzy się nowa wersja, kolejna, trzecia w pamięci funkcji. No i tu było 3.6. No więc tu mamy minus 3.6. Ponieważ to jest line, to line nie może narysować minus 3,6 piksela. No więc narysuje to na minus 3 piksele. Utnie te 6 piksela. No ale to nam nie przeszkadza w tej chwili. Tak samo tu translate układ nie może się przenieść do 3,6 piksela, więc będzie 3, ale to zrobi za nas processing. Natomiast tu mamy 3,6 i z tego liczymy 60%. Czyli 3,6 razy 0,6 to jest 2,16. No więc mamy tutaj teraz 2,16 większe od 1, no jest większe od 1. Czyli mamy 2.16 tu. No to zatrzymaliśmy się w tym miejscu. Zamazliśmy, no i procesing szuka funkcji branch. No więc szuka funkcji branch, znajduje ją tą funkcję, robi klona w pamięci. Zapomniałem, ile tam było? 216 2.16. No tu oczywiście skróci to do dwóch, bo nie może 16, 10, 16 setnych piksela, no więc będzie skróci do dwóch. Ale tutaj liczy 2,16 16 razy 0,6, razy 0,6 to jest 1, 2, 9, 6, tak, czyli będzie 1,2, 1, oczywiście, kropka 2,9,6, czy jest to większe od 1, no jest większe od jednego, czyli 1, czyli 1.296. 6. No i procesing. No i Processing zamarza tutaj. No i co? Wywołujemy znowu funkcję Branch. No już pomału zbliżamy do stopu. No więc funkcja Branch dla 1.2.9.6. Czyli tu jest 1.2.9.6. No więc tu się to skróci do jednego piksela już, bo obecnie, ale tu mamy 1.2.9.6. Razy 0,6 0,6, bo kalkulator mam po polsku, to jest 0,77. No a powiedzmy 0,7, nie? Bo tu już będzie 0,7, możemy sobie to uprościć, dlatego że 0,7, czy ona jest większe od 1? Ono nie jest większe od 1. Więc po narysowaniu tej linii o szerokości jednego piksela, no co się dzieje? Ta funkcja, nie jest w ogół, nie, ta część nie jest wywoływana, już się nie tworzy kolejny klon. Czyli on omija ten fragment, no i dochodzi już do końca, bo nic tu nie ma. No gdyby tu coś było, to by jeszcze robił za tym ifem. Ale że nie ma, no to dochodzi do końca, no i ta funkcja wylatuje z pamięci, już jej nie ma. Ja usuwam tą zakładkę, nie zapisuję, to jest czyszczone. Byłem tu, w tym miejscu, no więc idę dalej. Tak, idę tu, ściągam ustawienia ze stosu układów współrzędnych, czyli wszystko, co tamten branch napsuł, bo on coś napsuł, prawda, poprzesuwiał, poprzestawiał, to wszystko to nie jest ważne, bo ściągam te ustawienia, które sobie zapisałem tutaj. No więc ściągam ustawienia, wracam do oryginału, no i idę dalej, idę tu, 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 idę w to miejsce i nagle jest tu 1296. No więc znowu processing robi nową kopię w pamięci. Aha, już sobie nie skopiowałem, bo kopiowałem co innego. Nową kopię w pamięci. I tu jest 1296. No a 1296 już ćwiczyliśmy, bo to jest dokładnie to samo 1296, co jest tutaj. Więc wiemy, że z tego 1296 już nic nie będzie, bo narysuje O długości 1. 1 przesunie o 1 no i następnie wyliczy 0,7. No jak wyliczy 0,7, to już tu tego nie przejdzie dalej, tylko zakończy swoje działanie, przejdzie tutaj. No więc jak już przejdzie tutaj, no to ta funkcja znika z pamięci. No i nasz processing idzie dalej. idzie tu No i ściąga ustawienia ze stosu, jeżeli tam ta funkcja coś zepsuła, to ściąga ze stosu to, co tu było push to on to sobie ściąga. No i kończy. Kończy działanie ta dla 2.16. No i ta na 2.16 znika z pamięci. Ale ja jej nie będę usuwał, dlatego że wracam do tej, która miała numer 3, do tego poziomu. Tamtej nie ma. Wyobrażamy sobie, że ta zniknęła z pamięci. Zaraz mi będzie potrzebna po prostu, więc o, albo ją sobie skopiuję i zamknę. OK. Tamta zniknęła z pamięci. Procesing leci tu. Tu, 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 tu i tu znowu mamy 2.16. No, dlatego, że takie jest zadanie, że są w obie strony identyczne te gałęzie. No więc procesing znowu tworzy tą wartość dla 2.16. No a to dla 2.16 już mieliśmy przećwiczone, tak, że to na 2.16 weszło w jedną stronę i tam już się skończyło, bo już doszło do 0.7. Jak z tamtego się skończyło, to wróciło, poszło dalej. Jak z tamtego, to z drugi raz wskoczyło do tamtego i znowu zlikwidowało, i skończyło, i zlikwidowało. Teraz już mogę zamknąć, bo już tego nie będzie. Te gałęzie już zostały zaliczone. Więc Processing Door jesteśmy na tym etapie. Tutaj jesteśmy. No i kończy się, kończy się, kończy się, kończy się ta funkcja dla 3.6. No to jak się skończyła ta funkcja dla 3.6, to jej nie ma. No i wracamy do funkcji z poziomu numer 2. I w tym poziomie numer 2 mamy znowu tu no to ściągamy ze stosu idziemy do kolejnej a kolejna jest 3.6 bo akurat prawa lewa jest to samo No więc znowu utworzy się to dla 36 To już mamy przećwiczone tego 216 utworzy się następna a tam się po prostu to już skończy bo już będzie koniec Więc na tym polega niestety rekurencja że te klony one idą rozchodzą się, idą krok po kroku. No i to jest chyba najtrudniejsze do zrozumienia w tym, w tym całym programie. Jak to się skończy, ta gałąź, no to oczywiście tu się skończyło to, skończyło się to, zamknęło się, no i wracamy do Branchu 10. No i brancz 10 znowu się przesuwa na to miejsce, oj, na to miejsce, znowu jest wywoływany dla szóstki, więc cała nasza opowieść, która była dla szóstki wyżej, powtarza się, aż cofając, cofając, cofając się wróci i wróci tutaj. No i jak skończy to dla branczu 10, no to już był ostatni klon w pamięci, no to już wróci, wróci do, do naszego dO, czyli mamy brancz 10 tu.